Kanał wspiera Kodano, właściciel polskiej sieci salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl. Zapowiedź przyjazdu Nila Schustermana do Polski wywołała we mnie prawdziwą euforię, bo oto stanąłem w obliczu możliwości spotkania się z jednym z najbardziej ukochanych i podziwianych przeze mnie autorów. Rzecz, która wcześniej wydawała się totalnie nieosiągalna, bo przecież książki Nila nie zawsze dobrze się w naszym kraju przyjmowały. W każdym razie nie miałem pojęcia, że przyjazd Nila przekroczy wszelkie moje wyobrażenia, bo marzyłem o zdobyciu autografu, marzyłem o kilku słowach zamienionych z nim, kiedy już podejdę na początek kolejki. Tymczasem 25 maja poprowadziłem z nim spotkanie na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie, w co nadal trudno mi jest uwierzyć, a dzień wcześniej spotkaliśmy się, by nagrać wywiad. Tak, wywiad. Ale o co by tu zapytać człowieka, który udzielił już setek wywiadów, chodziło mi po głowie, bo jak wymyślić jakieś pytanie, którego nie słyszał 30 tysięcy razy wcześniej? No i tak zainspirowany tymi przemyśleniami oraz live'em, który wcześniej odbył się na Uroborosie, tym spoilerowym live'ie na temat podzielonych, pomyślałem, że warto z Nilem porozmawiać o podzielonych, by przedyskutować z nim pewne tematy i wątki, które poruszą na łamach pierwszego tomu. I dziś, z okazji niedawnej premiery drugiego tomu podzielonych, czyli Unholy, mam dla was coś ekstra. Wywiad z Nilem Schustermanem na temat podzielonych. Ale uwaga, rozmowa jest pełna spoilerów z pierwszego tomu, więc czujcie się ostrzeżeni. No i na koniec, a właściwie na początek, jeszcze wielkie podziękowania dla Anny Rosiak, wspaniałej tłumaczki, dzięki której mogłem komfortowo przeprowadzić ten wywiad oraz targowe spotkanie. Pamiętajmy o tłumaczach, bo to oni otwierają przed nami bramy do niezliczonych światów i kultur. Przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, że jestem tutaj nie tyle jako osoba prowadząca wywiad, ale jako fan podzielonych. 8 lat temu czytałem tę książkę, choć muszę przyznać, że pierwsze zetknięcie z podzielonymi wyglądało tak, że przeczytałem opis z okładki i pomyślałem, kurczę, jak to absurdalnie brzmi, czy taka książka w ogóle może się udać? I wiem, że wiele osób wtedy myślało podobnie, a po przeczytaniu nie mogłem o niej zapomnieć, cały czas o niej myślałem. To było coś absolutnie wyjątkowego. I zastanawiam się, czy nie miałeś obaw, pisząc tę książkę, że ona właśnie może być tak odebrana przez pryzmat tego opisu jako coś niemożliwego, no, zabijanie dzieci? I remember when I first came up with the idea and I met a friend and told a friend who's another writer, and they said, I have this idea of this dystopian story where teenagers that nobody wants can be used for their body parts, except the rule is 100% of them has to be used so that technically they're still alive. And I thought, I don't know if I can write it. It seems like it might be too creepy. And my friend grabbed me by the shirt and he said, you must write this story. And then I talked to my publisher about it. And my publisher said, I have no idea how you're going to make that work, but we trust you. And they let me write it. I myślę, że od tego czasu udowodniłeś, że nie ma dla ciebie tematów niemożliwych i każdy temat potrafisz poruszyć. Zacznijmy może od tego. Mam swój niekwestionowany typ, jeżeli chodzi o najstraszniejszą rzecz, jaka w tej książce się wydarzyła, najstraszniejszy element tego świata. Ale zanim powiem, co mnie najbardziej przeraża, chciałbym zapytać, co ciebie w świecie podzielonych przeraża najbardziej? It's not that there's anything that scared me. I think what scared me was addressing the subject and trying to make sure that I was doing it in such a way that was responsible, because it is a difficult subject and it's a challenge to be able to approach such a difficult subject and do it in a way that is responsible and is thoughtful. So my worries are always, have I done a good enough job of that? And it's never so much, am I afraid of what I've written? It's, am I afraid that I've done it right? I'm worried whether or not I've done it right. And I never know until I hear back and people say that they were moved by it. Myślę, że udało ci się na 100% zrobić dobrą robotę, bo te książki są naprawdę niesamowite. Za to odniosę się do tego momentu, który mnie przeraża. Też jestem ojcem, mam 3 córki i najbardziej przeraża mnie w tym świecie to, że wystarczy chwila kłótni, wystarczy ten jeden moment, żeby podjąć decyzję o oddaniu dziecka na podzielenie, i tej decyzji nie można cofnąć. Nie można cofnąć decyzji podjętej w pochopny, nieprzemyślany sposób. I mnie jako rodzica, który też czasami ma chwilę słabości, przeraża to chyba najbardziej. To, że jedna chwila może zaważyć o całym życiu. And it's frightening when authority figures give people permission to think a certain way, to abdicate their own moral and ethical responsibilities.
there are people who will make frightening decisions. And we've seen that time and time again through history. What I found is when I would speak to students about Unwind, when I first started, I would ask maybe 300 students, how many of you think your parents might unwind you? And half the hands go up. Oh my God. And that scared me, that kids think that their parents might actually do that. And then of course the parents, you know, no, I would never do that. But the fact that kids think that, you know, that could be a possibility was frightening. Also, there were situations in the United States where, and I know that you have laws like that here, I think it was called, they're called safe haven laws in the United States, where if someone doesn't want a baby, they can take that baby to a hospital or a police station and leave that baby. And there was one law that was passed in one state in the United States that inadvertently left out the age of the child. And when people found out about it, there were actually people who were driving across state lines to abandon their teenagers in that state because they couldn't handle their teenagers, or they had too many kids and they couldn't afford to have this other one, or there was one situation where parents couldn't afford the medication for the child and knew if they abandoned the child in this other state that had this law, then the child would get their medication. So these things that we think could never happen, we see things like this happen, unfortunately, more often than we think. Czy myślisz właśnie, że to nas różni, że to nas dzieli od takiego zezwierzęcenia, że tak naprawdę tylko prawo, zakazy sprawiają, że my nie robimy okropnych rzeczy i gdyby tych zakazów nad nami nie było, to czy faktycznie człowiek stałby się bestią? Czy to jest jedyna, powiedzmy to, granica, która dzieli człowieka od stania się potworem? I don't know. And that's a question that I like to ask. To answer that question, I would pose it in a story and show both sides. And that's something that I did with the book Dry, you know, where society was falling apart because the water had run out. And the question was, can we maintain our civilization, or do we devolve into animals when we lose something like water? And, you know, it's a question that's posed, and I don't give the answer, but I show how it could go in either way. Bardzo podoba mi się w Podzielonych jeden wątek. Czytając książkę, możemy powiedzieć, że nie, na pewno mnie to nie dotyczy, ja za wszelką cenę chroniłbym to ludzkie życie. Tymczasem, kiedy pojawia się wątek dziecka i Connor zabiera to niechciane dziecko, tak naprawdę nie zastanawiamy się na tym, co to dziecko przeżyje, co temu dziecku grozi, tylko myślimy, no nie, pozbądźcie się tego dziecka, przecież ono nam blokuje tutaj akcję, wy musicie uciekać, zostawcie tego dzieciaka. I to jest straszne, kiedy zdajemy sobie sprawę, no hej, przecież my dokładnie to samo właśnie w tym momencie zrobiliśmy. Wyłączyliśmy myślenie, wyłączyliśmy empatię i zwróciliśmy uwagę na to, że tak naprawdę chcemy się pozbyć dziecka, które jest w tym momencie tylko i wyłącznie problemem. I to jest przerażające, kiedy człowiek zdaje sobie sprawę, jak bardzo te twoje książki oddziałują, jak bardzo ty takimi elementami pobocznymi potrafisz na nas wpłynąć. To jest przerażające, ale i piękne. And I think that's what makes the books work, is that it makes you see things in yourself that are beautiful and are frightening. And I think that we need to see those things in ourselves so that we realize what we are capable of, both in a positive way, but also in a negative way, so that we can make sure that we don't go in those darker directions. Zastanawiam się też, troszeczkę odchodząc od tego tematu, nad tym, jak tworzysz swoje postaci, bo mamy oczywiście trójkę głównych bohaterów, mamy Connora, Arisę i Lewa, natomiast trudno kibicować Lewowi w tej jego ścieżce, tymczasem znowuż to jest temat, który powinien nas poruszyć najbardziej, bo on wydaje się być największą ofiarą. Connor wiedział, że igra z ogniem, Risa też zdawała sobie sprawę z tego, co ją czeka, miała tego pełną świadomość, natomiast Lew to jest taka osoba, która została zmanipulowana, która jest ślepa, która tak naprawdę nie wie, co się wokół niej dzieje, a mimo to znowu czytelnicy wyciągają taki pochopny wniosek, że on jest po prostu wkurzającą postacią. Lev is actually my favorite character in the series because of his character arc, where he starts and where he goes. And he does start as this annoying kid who is a problem for our characters, but what makes it work is that
the moment that he changes, the moment that he realizes what he's been put through, when he realizes the cost of unwinding, it's a very, very powerful moment. And suddenly you are with him, because he flips from being this annoying kid to realizing that everything that he's been taught was wrong. And so that change in him makes him a much more compelling character. But he has to start somewhere to get there. Właśnie to postrzegam jako piękne, że tworzysz postaci, które na pozór są takie, a nie inne. To samo tyczy się Rolanda, tak samo Admirał. No kto z nas czytających nie spodziewał się, że Roland będzie takim klasycznym złolem, albo Admirał okaże się jednak okrutnym człowiekiem. Natomiast ty nie czynisz postaci jednoznacznymi. I zastanawiam się, na ile właśnie ci bohaterowie, tacy jak Roland i Admirał, od początku byli tak ukształtowani w twojej głowie, a na ile oni po prostu popłynęli z tą historią, na ile oni sami ciebie zaskoczyli. I don't know what drives certain characters, but I know I'm going to find out. I know that the characters that feel like they might start off one-dimensional, there's depth to them, there's a reason why they behave the way they behave. Even if we don't like them, we will come to understand them as human beings. I think that's important. I think it's important that antagonists be fully realized people as much as the protagonists. And the discovery of that for the writer is the same as the discovery for the reader. It's something that I figure out as I'm working on the story, and it's exciting. It's exciting for the characters to grow while you're working on them. For me, I start with an outline, but once the characters start to come to life, I abandon the outline and then let them choose where the story goes. And I think it's important to do that, because if you stick too closely to your story, it no longer is the character story, it's your story as the writer, and you're just manipulating them. They no longer feel like real human beings, because you're a puppet master, you're just manipulating them from one scene to the next. But if you let them choose where to go and how to direct the story, then you're following real people through extraordinary circumstances. And I see it this way, that I know what my destination is, I know where I'm going, but somewhere along the way, the characters have stolen the map. So now I have to follow them. I know where it's going, but I don't know how it's getting there. Zastanawiam się przy tym, która z postaci z Podzielonych najbardziej cię zaskoczyła, która z nich najbardziej skręciła w taką nieoczywistą drogę i wywiodła cię tak naprawdę daleko od tego planu, który miałeś na początku. It would have to be Lev. I didn't know where his character was going. It was a surprise to me when I realized he was going to become a clapper. And I had to stop writing and sit back and think about that. You know, he goes from this innocent kid who suddenly has lost everything that he's believed in. He would become very angry. And that anger leads to wanting to express that anger. He was going to become a terrorist. And I had to really think about how his path toward that, and the ultimate choice as to, without giving any spoilers, his ultimate choice as to how what he chooses to do when the moment comes. Ja zauważyłem też, czytając Podzielonych po 8 latach, że zupełnie inaczej podchodzę do tej książki. Ta książka, można powiedzieć, nie tylko nie zestarzała się, ale stała się dziś bardziej aktualna niż kiedykolwiek, bo ona pokazuje bardziej, przynajmniej w Polsce, manipulację. Pokazuje tak naprawdę, w jaki sposób my możemy zmienić czyjeś podejście, w jaki sposób możemy wpłynąć na kogoś i tak naprawdę zbudować człowieka na nowo, zupełnie innym niż on tak naprawdę jest. Jak niewiele potrzeba, żeby całkowicie nas zmienić. W dobie dzisiejszych czasów wydaje mi się, to jest bardzo istotne, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, jak manipulują nami media, czy też media społecznościowe, w jaki sposób to wszystko na nas wpływa, jak bardzo my jesteśmy na to podatni. It's always my goal to create a story that is universal, a story that can be translated into any language and would still work, a story that will stand the test of time and 50 years from now will be just as relevant as it is today. But of course, you never know whether you've succeeded in doing that until time passes and people come back to you and tell you, yes, it is. But that is always the goal, is to tell that story that is universal. And it is scary to see things that happened in Unwind be reflected
in various different ways. You know, the whole idea of manipulation in the subsequent books, the whole idea of media manipulation becomes even more obvious, and it's and it connects so directly with media with that type of manipulation that we see now, that it is frightening. But also, when you read about it, it opens up your mind to it and helps you realize when you're being manipulated. And that is, I think, important, because the manipulation can't happen if you're aware of it. To jest bardzo ważne i za to raz jeszcze bardzo Ci dziękuję. I na koniec mam pytanie, którego nie mógłbym nie zadać. Mianowicie scena, która sprawiła, że wracając do tej historii po 8 latach, kiedy doszedłem do tego rozdziału, drżały mi ręce i musiałem chwilę odetchnąć. Podzielenie Rolanda. Scena, która po prostu bombarduje czytelnika tym, jak z jednej strony jest dramatyczna, z drugiej jak bardzo jest spokojna, jak wielką rutyną jest ta scena podszyta tych osób, które tak naprawdę operują Rolanda. I zastanawiam się, w jaki sposób ta scena powstawała, jak ją sobie wyobrażałeś, czy to była jedyna wersja, którą wymyśliłeś, czy miałeś kilka różnych opcji. W jaki sposób po prostu powstała scena, którą śmiało mogę określić w moim 35-letnim życiu, jest najbardziej uderzającą w czytelnika sceną, jaką kiedykolwiek przeczytałem w jakiejkolwiek książce? When I set out to write that scene, by the way, it was my son Jared who convinced me to write it, because I was a little worried about that scene, and I thought maybe we should just not see what happens. He goes in, and that's it. And he said, no, you have to take us there. This whole book is about this process. You have to show how it's done. And so I set some rules for myself. First rule is that it would not be horror. It would not be bloody. It would not be what you're expecting. It would all be psychological. And so from the very beginning, it's very clinical. It's, you know, and it, there's a nurse there to hold his hand, to calm him down and make him, and just tell him that it would be okay. There would be no pain. There would be no blood whatsoever. And bit by bit, as the doctors came closer, even though he wasn't feeling it, he would know that there was less and less of him, until it was just his mind, and bit by bit his mind was going, until there was nothing left. And it was almost like choreographed to be done in such a way that what makes it so disturbing is that it is not terrible. It is very clinical, and it is not done in such a way that you expect that you would expect. And I didn't realize how effective it was until afterward, when people came and told me things like what you told me. I mean, I wanted it to be very effective. I wanted it to be chilling in the way that it was psychological. But you don't know whether you've succeeded until you hear from other people. Also, one of the tricks that I used in that scene is I knew that there was going to be a character who was going to be unwound. And I thought of all the characters who it could be, and I realized if I chose the character who you hate the most, you wouldn't be emotionally prepared for how you would feel through it. You know, if I unwound one of the main characters that you love, you'd put up an emotional wall. It would be too painful. You'd be able to protect yourself. But you're not protecting yourself from that character, because you don't expect to have any sympathy for him. And so it's very surprising when you do, and it sort of just it sneaks in there, that sense of compassion for him. And kind of shows that even for the worst human being, even for the characters that you hate, no one deserves what he went through. And I think that was, and so it was important for me to have that character be the one who was unwound. And also, without giving too much of a spoiler, Roland has a shark tattoo on his arm. Yes. What happens to that arm was a complete surprise to me. Yes. I didn't realize it till I was there in the moment. And one of the, as I said, one of the most exciting things about writing is when you discover things while you're writing them. Serdecznie dziękuję Ci za tę rozmowę i za opowieści, które sprawiają, że nie tylko je przeżywamy, ale przede wszystkim myślimy o nich, bo w dzisiejszych czasach wydaje się to być coraz trudniejsze. Także dziękuję Ci za książki, które zmuszają do myślenia, a zarazem są tak wspaniałymi opowieściami. You're very welcome and thank you. Thank you very much.